Zbigniew Rółkowski. Dwie róże z Piaseczna. 1. Suwałki, 3 marca 2006 roku. Klasnęły drzwi czarnego karawanu. Wewnątrz, spod wieńców i kwiatów, przebijały błyski lakieru pokrywającego dębowe drewno trumny. Na uboczu tłumu uczestników uroczystości pogrzebowej, przy bramie dziedzińca kościelnego, stał Zbisław. Uczestnicy nabożeństwa żałobnego lokowali się w samochodach, chcąc dotrzeć na cmentarz. Nie wiedział, co ma robić, aby, jak inni, dostać się na miejsce pochówku. Wzrokiem szukał kogoś bardziej znajomego, aby poprosić o podwiezienie. Wtedy energicznym krokiem podeszła do niego Danka. Zapytała: dlaczego nie wsiadasz? Wszyscy czekamy, aż pojedziecie. Nie wiem, do kogo mógłbym wsiąść, odpowiedział Zbisław. Danka to skwitowała. Przecież ty jedziesz z Elą, odprowadzasz ją, ty masz jej towarzyszyć. Rzeczywiście, u wezgłowia trumny w samochodzie był pusty fotel. Zajął to miejsce, popatrzył na trumnę, potem dotknął jej ręką. Karawan ruszył, za nim reszta konduktu żałobników i znajomych. Odprowadzał swoją zmarłą żonę. To nasza ostatnia wspólna podróż. Myślał o tym przez cały czas. Znajome ulice mijały szybko. Koniec przejazdu. Już przechodzili przez bramę cmentarną. Była cementowa i zimna z wyglądu, wykonana z szarego, chropowatego betonu. Jakaś taka nieukończona, surowa. Są bramy, które zachęcają do wejścia, ale ta nie. Kilka alejek, kilkadziesiąt kroków i obok ciemniejącego tworu dołu ujrzał górkę szaro-żółtego, kamienistego żwiru. Rozległ się głuchy łoskot gród zmarzłego piasku i kamieni spadających na dębowe drewno trumny. Zbisław stał blisko krawędzi dołu, zasypywanego szybkimi ruchami rąk pracowników firmy pogrzebowej. Tam, w dole, w zamkniętej trumnie, spoczywało ciało jego zmarłej żony. Zbisław stał i patrzył. O czym mógł w tej chwili myśleć? Jego niska sylwetka z bezradnie przychyloną na bok głową wydawała się jeszcze niższa na tle dwójki osób stojących za nim. Była to jego najbliższa rodzina, córka Alicja z jej mężem. Zbisław był w tym dziwnym stanie ducha, w jaki wpadają ludzie, kiedy ich życie zawiruje i z niesamowitym przyspieszeniem wyrzuci w nieznane przestrzenie. W tej chwili jego głowa była kłębowiskiem na tłoku myśli, a zarazem była pusta. Kompletnie pusta. Co dalej? Co jutro? Jak dalej żyć? Co robić? Pustka, pustka. Wszystko skończone. Tylko mroźna, biaława przestrzeń suwalskiej zimy i ciągnąca się nieskończenie mglista pustka. Coś spoczęło na jego ramieniu. Usłyszał: tato, tato, zostaw to wszystko. Jedź z nami, zostań z nami w Piasecznie. Była to ręka jego córki i jej głos. Tato, jedź i zostań z nami. Przedzierało się do pustki w głowie Zbisława. Alicja i on byli spontaniczni, często działali pod wpływem chwili. Zięć, bierny uczestnik zapadającej decyzji rodzinnej, decyzji jego żony, zapewne był oszołomiony tym, co Alicja w tej chwili mówi. Jednak taktownym ruchem głowy wyraził aprobatę dla jej pomysłu. Zbisław, bez żadnego gestu, cichym głosem skwitował. Dziękuję wam. Pojadę. Nastrój tej chwili, jej wymowę, oddał potem słowami wiersza. Płynąłem łodzią sprawną, dzielną, pod fokiem, grotem, bezanem. Ster, żagle pewnie trzymałem. Płynąłem życia oceanem. Fale życia ścinała ostro. Łódź ręki sternika słuchała. Moja dobra łódka, rodzina, wiatrom wrogim sprostać umiała. Gdy życia tsunami nadeszło, nic kunszt żeglarza, odwaga, wichry losu ster łamią, maszty. Korab żeglowność postradał. Gdy grzywacz śmierci łódź rozbija, za burtę rozrzuca załogę. Ci płyną w życie, ona schodzi. Sternik ból czuje i trwogę. Już nie ma twej łodzi, sterniku. Ty obcej musiałeś się chwycić. Drętwy patrzysz na fali przybój. W twej głowie echo wichru wycia. Już nie ma twej łódki, twej kei. Ty stoisz sam na pustym brzegu. Czy sił na nowy rejs wystarczy?
Czy fala uniesie cię w biegu? 2. Piaseczno, lato, 2007. Minęły 2 lata. Piaseczno, ciasne, dynamiczne miasto wcale nie zauważyło nowego mieszkańca. Od przybysz z daleka, jakich wielu rozpychało pękającą w szwach, senną do niedawna mieścinę. Rany po zmarłej Eli stawały się bardziej odległe, mniej bolesne. Momentami całkiem o nich zapominał. Był na emeryturze, znalazł pół etatu w nieodległej szkole. Ale co najważniejsze, był przy córce. Kiedy w duszy wzmagał się większy chłód, zawsze mógł ogrzać się jej ciepłem. Ciepłem jej domu. W Piasecznie Alicja, jej mąż Arkadiusz i 2 wnucząt stali się najbliższym światem Zbisława. Na nich koncentrowało się jego życie. Jego syn Adam w odległym Gdańsku powoli wchodził w samodzielny byt. Poznawał nowe miasto i okolice. Jeździł rowerem po lesie na południe od miasta. Tu był u siebie w domu. Okiem leśnika taksował lokalne drzewostany. W myślach oceniał pracę miejscowych leśników. Zostało mu to z czasów zarządzania lasami kwidzyńskimi. Doceniał kulturę ludzi korzystających z przyrody, zachowywanie się turystów. Znał problemy lasu na peryferiach miasta. Poza sporadycznie spotykanymi drobnymi śmieciami, w lesie było czysto. Nie było dzikich wysypisk, tak charakterystycznych dla mało cywilizowanego społeczeństwa. Fotografował okazy przyrodnicze. Podczas jednej ze swoich eskapad rowerowych odkrył stawy na górkach Szymona. Zaowocowało to wierszem. Wierzbowe, rozczesane wiatrem włosy, zielenią palców delikatnych dłoni oddają pieszczoty falującej wodzie, tonią stawów na górkach Szymona. Zbisław wznowił pisanie wierszy, a może raczej rymowanek. Pisanie było jego terapią na echo bólu duszy. Eli już nie było i to wzmagało pustkę. Przez niespełna 30 lat małżeństwa przyzwyczaił się do jej obecności. Do obecności kobiety w jego życiu. Żona, przyjaciel, czysty dom, smakołyki kuchenne, księgowa domowych finansów, wspólnota wiary i modlitwy, całe ciepło domu. Ech, tak, Ela była dobrą żoną, a teraz pustka. Przeczesywał internet, zaczął interesować się ogłoszeniami matrymonialnymi, lecz był zbyt lękliwy i ostrożny. Zawsze kończyło się na czytaniu anonsów samotnych pań. Tu występowała przeszkoda nie do pokonania. Panie z ogłoszeń matrymonialnych przeważnie były rozwódkami. Dla Zbigniewa to oznaczało, że nie są wolne sakramentalnie. On katolik. Dla niego związek i życie pod wspólnym dachem z rozwiedzioną kobietą to konflikt moralny. Przed Bogiem te panie były czyimiś żonami. Dalej uciekał w pisanie wierszy. Dawał je do przeczytania i do oceny Magdzie, nauczycielce języka polskiego w tej samej szkole, w której on uczył. Ufał jej opiniom i jej akceptacji pisanych przez niego wierszy. Właśnie Magda nakierowała uwagę Zbisława na klub poszukiwaczy słowa w Piasecznie. Tego nie przegapił. Odnalazł bibliotekę miejską w Centrum Kultury. W dniu, kiedy zbierają się poeci, zebrał kartki z wydrukowanymi wierszami i ufny poszedł na pierwsze spotkanie klubowe. Odczuwał odrobinę sztywnego napięcia w nowym miejscu, wśród nowych ludzi, lecz głęboka pewność o wartości przyniesionych wierszy powodowała, że miał wyprostowaną postawę i spokojny, mocny głos. Miła pani z biblioteki przedstawiła nowego poetę. Kurtuazja przywitania i zaczęło się. 3. Klub poszukiwaczy słowa. 2009. Zbisław chciał czytać i czytać i liczył na pochwały o wyjątkowości jego poezji. Z zapałem wyrecytował 3 wiersze. Zaczęła się dyskusja. Niestety, oczekując triumfu, otrzymał coś zgoła innego. Kubły zimnej wody. Jeden z uczestników spotkania, był nim Wojmir, odniósł się krytycznie do wszystkiego w jego wierszach. Mocnym głosem znawcy mówił o archaicznych formach poetyckich, o marnych częstochowskich rymach itd., itd. Tylko jedna młoda, sympatyczna dziewczyna wzięła w obronę jeden z utworów, w którym coś tam jej spodobało się. Zbisław był jej wdzięczny, choć przypuszczał, że ona go broni na przekór tamtemu. Obiektywnie pierwsze spotkanie klubowe było porażką Zbisława
poety. Pisania jednak nie przerwał. Wewnętrzne parcie wylewania na papier myśli, odczuć, komentowania wydarzeń zakorzeniło się w nim głęboko. Pomny krytycznych uwag, które okazały się cenne, zaczął studiować poetykę. Szukał w książkach, w internecie, analizował wiersze współczesnych poetów. Po 40 z górą latach znów uczył się literatury, przypominał sobie fragmenty lekcji języka polskiego z liceum. Było prawie jak przed maturą. Wobec swojej twórczości stał się krytyczny. W tym czasie uaktywniał swoje życie. Wyszukiwał zajęć, szukał kontaktów. Wszystko to, aby osłabić towarzyszącą mu pustkę. Niestety pozostawał nadal samotny. Z żadną z poznanych w tym czasie kobiet nie zdołał utworzyć trwałego związku. W klubie poszukiwaczy słowa zadomowił się na dobre. Tam już nie czuł się nowy. Zdobył nawet nagrodę za wiersz o Piasecznie. To była druga lokata w konkursie. On, przybysz, obcy, nowy, wyczuwał to miasto. Zawarł to w wierszu pod tytułem Piaseczno, w którym końcowy wers miał takie brzmienie. Wyda ocenę zapis historii, opinią taką, gdy wieki minął, Piaseczno, miasto dobre, bezpieczne, bo umieliśmy stworzyć społeczność, wielką rodzinę. Klub żył, pojawiały się nowe twarze. Teraz już on mógł sobie pozwolić na ocenianie innych. Taką nową postacią była Helena. Jak każdy nowy w klubie, chciała czytać swoje utwory i jak każdy zapewne oczekiwała akceptacji. Jednak Zbisław nie na jej wiersze skierował główną uwagę. On przede wszystkim widział jej oczy, jasne, prawie niebieskie, osadzone w łagodnej twarzy. Samotna czy mężatka? Analizował sytuację. Dlaczego pisze? Powstrzymywał się od wyrażania opinii o czytanych przez nią wierszach. Kiedy ona czytała, on błądził wzrokiem po suficie, ale wewnętrznie był bardzo skupiony. Starał się zachowywać dystans. Dwukrotny zawód w poszukiwaniu partnerki na żonę, na ponowne założenie rodziny, uczynił Zbisława nieufnym i ostrożnym. Helena co prawda przyciągała jego uwagę, jednak starał się tłumić myślenie o niej. Był to taki stan przyczajenia, a może nawet wycofania. Spokojne miesiące życia w Piasecznie biegły szybko. Część spotkań klubowych opuszczał. Jednak na wieczór autorski promujący pierwszą książkę z poezją Heleny przyszedł. Miał ze sobą cyfrówkę do robienia zdjęć. Helena ładnie się prezentowała. Taktownie spokojna dystynkcja cechowała jej wygląd. Był zaskoczony dużą ilością uczestników spotkania. Po recytatorskiej prezentacji wybranych wierszy z tomiku Gdy szepcze wiatr, Helena otoczył tłum oczekujących jej autorskiego wpisu i autografu. Trudno było się docisnąć, coś stosownego powiedzieć. Zbisław pstrykał fotki. Potem w domu długo z zainteresowaniem obrabiał je w Photoshopie i analizował wygląd Heleny. Był w nim delikatny uśmiech i lekkie okulary. Kiedy czytała, emanowało to elegancją i profesjonalizmem. Intelektualistka, pomyślał. Całości jej wizerunku dopełniały starannie ułożone, swobodnie falujące włosy. Podobała mu się ta kobieta. Potem, choć wzbraniał się przed myśleniem o Helenie, jednak jej zdjęciom ze spotkania poświęcił wiele wieczorów w swoim mieszkaniu. Mijały kolejne miesiące. Zbisław znów regularnie uczestniczył w życiu klubowym. Właśnie wydawano antologię z wybranymi wierszami poetów z klubu poszukiwaczy słowa. Liczba spotykających się na czwartkowych wieczorkach urosła. Spotkania ożywiły się. Zbisław nadal podtrzymywał pozę obojętnego wobec Heleny, pozę taktownie zachowującego się kolegi z klubu. Podświadomie coś w nim czekało na odpowiednie wydarzenie, na odpowiedni moment. Podczas kolejnego wieczorku literackiego, tym razem Magdy, Zbisław przybył w towarzystwie Teresy, koleżanki ze szkoły, w której dorabiał do emerytury. Na scenie grupa teatralna młodzieży z temperamentem odtwarzała kolejny tom z okultystycznych powieści Magdy. Pozornie uczestniczył w wieczorowym spotkaniu, ale przede wszystkim obserwował Helenę. Siedziała przy sąsiednim stoliku. Odważył się i zaproponował odwiezienie jej do domu. Wchodząc w ten sposób w towarzystwo dwóch pań, Zbisław stworzył sobie problem, która z pań poprosi i zechce wysiąść jako pierwsza. On chciałby samotnie odwieźć Helenę, bez towarzystwa Teresy.
Teresa, taktowna koleżanka ze szkoły, matematyk z wykształcenia, a więc logik, umiejętnie rozprostowała tę zawiłość. Poprosiła, aby jako pierwsza mogła być odwieziona do domu. Został sam z Heleną. Taka zwykła przejażdżka z Piaseczna do Domic w sytuacji szczególnej staje się wyjątkowa. Zbisław rozciągał czas przyjazdu i mimo późnej pory jechał wolno. Jadąc rozmawiali. O czym? Co było tematem? Mało zapamiętał. Tym, co wywarło na nim największe wrażenie, była relacja o śmierci jej męża. Zmarł od tętniaka w głowie. Zapamiętał też określenie choroby przez Helenę. Bomba z opóźnionym zapłonem. No i ponad wszelką wątpliwość dowiedział się. Helena jest samotna. I to było dla niego najważniejsze. Pod bramą posesji, zaproszony na herbatę, dziękując, odmówił. Nie czuł w sobie tej odwagi, która cechuje innych mężczyzn, prawdopodobnie bardziej obytych w sprawach damsko-męskich. Ten wieczór był punktem zwrotnym w jego życiu. Był zaczątkiem ich bliższej znajomości. 4. Helena. 2012. Po kolejnym spotkaniu klubowym Zbisław odważnie i tak zwyczajnie, jak gdyby od zawsze, zaproponował Helenie odwiezienie do domu. Tym razem zaproszenie na herbatę przyjął. Gawędzili o wielu sprawach. Wszystkie tematy miały jakąś wspólną przewodnią myśl. Były interesujące, ciekawe dla obojga. Odtąd Zbisław zaczął bywać w Domicach nie dla przypadkowych okoliczności, ale dla samej Heleny. Chciał być blisko niej, chciał tego, jak dziecko chce ukochanej zabawki. Chciał jej, jak chce mężczyzna. Dotyku jej dłoni, utulić w ramionach. Wizyty stawały się coraz częstsze. Przyszła wiosna. Rozpoczęły się prace w ogrodzie. Każdy dzień spędzony z Heleną w Domicach był radością. Po takim dniu niechętnie wracał do siebie, do pustego mieszkania w Piasecznie. Z kolei każdego ranka, wolnego od pracy w szkole, swoim starym Mitsubishi pędził do niej do Domic. Był tam już stałym bywalcem. Od pewnego czasu zaczął mu nawet towarzyszyć Dobroszek, jego najmłodszy wnuczek. Przecież Dobroszek potrzebuje ruchu na świeżym powietrzu, mówił w domu. Był to poważny powód na wytłumaczenie się przed córką ze swoich częstych wyjazdów do Domic. W taki sposób Zbisław i Dobrosz stali się niemal codziennymi bywalcami w Domicach. To był pełen radości czas w życiu Zbisława. Wspólna pielgrzymka do Ostrej Bramy stała się podwaliną wspólnoty nie tylko uczuciowej, ale i materialnej. Odtąd wydatki ponoszono wspólnie ze wspólnych funduszy. Helena lepiej od niego gospodarowała pieniędzmi. Odtąd Zbisław zaczął przyspieszać raz zaczętą sprawę. Miał to w charakterze. Chociaż Piaseczno było dla niego szczęśliwym okresem życia, ale tam była Helena. Nie ociągał się, ale działał. Najnormalniej w świecie chciał poślubić Helenę, a jeśli tak, to szybko. Chciał żyć z nią pod wspólnym dachem. Był katolikiem, a warunkiem wspólnoty domowej był sakrament małżeństwa, a więc ożenek. Z kolei, jak większość mężczyzn, miał tę ociężałość do czynu. Przecież trzeba się oświadczyć. Kwiaty, pierścionek, dać słowo, wejść w to, co nieodwołalne. To wszystko takie trudne. Kiedy w rozmowach napomykał o małżeństwie, to po jakimś czasie czuł wzmożoną irytację w głosie Heleny. Aż wreszcie któregoś razu wyrzuciła z siebie. To nie wiesz, jak to należy zrobić? Mówiła. I dalej, że ceni tradycyjny sposób wyrażania woli i uczuć ze strony poważnie zaangażowanego mężczyzny. To upomnienie natychmiast zaowocowało. Zbisławowi przybyło odwagi, wiedział, że teraz może oświadczyć się Helenie. Jej otwartość i jego spontaniczność przyspieszyły tempo ich życia. Następnego dnia, jadąc do Heleny, jak zwykle z Dobroszkiem, wiózł ze sobą czerwone etui, a w nim pierścionek z szafirem. W kwiaciarni kupił dwie róże, czerwoną i różową. Dlaczego różową? Otóż Zbisław szukał oparcia na moment oświadczania się. Tym oparciem miał być jego kochany wnusio, Dobroszek. Jadąc, instruował chłopczyka. Dobroszku, dasz Helci tę różową różyczkę i zapytasz, czy chciałaby być twoją babcią.
Chłopczyk był skory do dawania kwiatka, ale nie bardzo trzymał w dziecięcej główce, o co ma prosić. Kiedy dojechali do domic, Dobrosz sunął ku Helenie z różą w rączkach. Zbisław swoją ukrywał za plecami. W kieszeni oplatał palcami etui z pierścionkiem. Dobroszku, Dobroszku, co miałeś powiedzieć Helci? No, co miałeś powiedzieć? O co prosić? Ponaglał Zbisław. Wtedy chłopczyk wyrzucił z siebie. Czy będziesz babcią? Helena ze zdziwieniem patrzyła to na jednego, to na drugiego. Zostać babcią? Czyją babcią? Kiedy, jak? Potem błysk w oczach, uśmiech na jej twarzy. Zrozumiała. W Zbisławie wezbrała odwaga. Rymsnął na oba kolana, a w jego wyciągniętych ku Helenie dłoniach uśmiechała się czerwona róża i sypało iskierkami szafirowe oczko złotego pierścionka. Pośpiesznie wypowiadał stosowne słowa, składał je w zdania, w te podstawowe zdania o uczuciu, o małżeństwie. Jakaś maszyna do mówienia zainstalowała się w jego głowie i zbierając strzępki, urywki myśli, gdzieś z głębi kręgosłupa, z okolic serca i Bóg raczy wiedzieć skąd jeszcze, wyrzucała je, zamieniając w słowa. Co wtedy wypowiedziały jego usta, tego już następnego dnia nie byłby w stanie spamiętać i powtórzyć. Radość, uśmiech na twarzy Heleny skwitowały wszystko. Z ust Heleny wyszło słowo tak. Po czasie Helena, już jego żona, wierszowym żartem tak opisywała scenę z jego oświadczyn. Nawet nie poczuł bólu, gdy coś strzyknęło mu w kolanach, bo też rymsnął jak długi. Potem tydzień chodził po ścianach. Dziś Zbisław czuje się jak odkrywca bezkresnych przestrzeni wypełnionych oddechem szczęścia. Oddycha tym szczęściem. Dobre Piaseczno hojnie go obdarowało. Obydwie róże z Piaseczna posadzono w ogródku w domicach. Rosną tam do dziś.